temat studia Wiedza i Wizerunek. W naszym studiu goście pan dr Paweł Adam Makowski, wykładowca Wyższej Szkoły Społecznej Medialnej w Toruniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pan wykłada i komunikację, dyplomację, savoir vivre. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Jest z nami pani Magdalena Bąbelek, absolwentka studiów podyplomowych, retoryka i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Społecznej Medialnej w Toruniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Tak na co dzień psycholog? Tak, psycholog w szkole średniej i liceum, to myślę. Dziękuję. Była z nami pani doktor Dorota Żuchowska, pani dziekan. Pozdrawiamy serdecznie ją, a przez to też i przez nią też wykładowców. I jest z nami też pan magister Mateusz Kaleta, wykładowca, absolwent naszej uczelni, wykładowca w naszej uczelni, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Witam panie Boże. Pan się zajmuje komunikacją społeczną. Dobrze, że to nie ten nasz Kaleta, bo ten nasz Kaleta chyba tu jest. Jak to się stało, że Kieśla. Ojcze, połączenie studiów zarówno ekonomicznych i dziennikarskich, ponieważ u nas skończyłem dziennikarstwo i komunikację społeczną, 5 lat studia magisterskie. Natomiast zarządzanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ze względu na to, że po prostu uznałem, no, że potrzeba dzisiaj takiego wykształcenia troszeczkę interdyscyplinarnego. No, też rynek pracy takiego wymaga, no i w związku z tym właśnie takie, a nie inne zajęcia na naszej uczelni. I też przysłuchiwałem się temu, co mówiła pani dziekan, że w naszej uczelni też tak, mamy tą komunikację społeczną, mamy kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, ale... Ale też idziemy w stronę ekonomii. Tak, właśnie pani dziekan wspomniała o tym w ramach audycji tej telewizyjnej części. No, myślę, że to jest niezwykle ważne dzisiaj, żeby pójść właśnie też troszeczkę w stronę potrzeb rynku pracy i umieć odczytywać te potrzeby rynku pracy. No, uczelnia jest takim miejscem, które się wpisuje tak w całą tą strukturę organizacji rynku pracy, przygotowuje młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy, więc no fajnie, że idziemy w tym kierunku, że potrafimy znaleźć taką pewną interdyscyplinarność, że to nie jest tylko dziennikarstwo, które oczywiście daje wspaniały warsztat, wspaniałe możliwości, szczególnie ta uczelnia, która daje szeroki wachlarz praktyk, o którym też już była mowa, ale też sprawia, że potrafimy spojrzeć na rzeczywistość jeszcze w taki szerszy sposób. Dzisiaj redakcje wolą zatrudnić, tak ja przynajmniej w mojej ocenie tak to wygląda, człowieka, który posiada wykształcenie szersze, tak? Czyli na przykład ekonomistę, który napisze poprawny tekst merytorycznie, natomiast będzie też jakiś związek z dziennikarstwem, tak? No bo to jest jednak ten warsztat, który daje nam dziennikarstwo, ale też ta wiedza merytoryczna, jaką daje zasób ekonomii, którą dzisiaj posiadamy. Jak to się stało, że pan przekroczył mury naszej uczelni i teraz wrócił? To jest taka historia dość odległa. Długo się zastanawiałem nad miejscem, gdzie podjąć studia. Ja pochodzę ze Skarżyska Kamiennej, to jest województwo świętokrzyskie, więc nieco oddalone od Torunia, ponad 400 kilometrów. Natomiast słyszałem różne opinie na temat tego miejsca. I przyznam szczerze, że podejmowałem tą decyzję ze względu na to, że ktoś powiedział, że to jest dobra uczelnia, że tu są dobre praktyki, że tutaj zdobędziesz taką porządną wiedzę. No i jak to człowiek taki młody, troszeczkę może i przekorny, chciałem spróbować, tak? Mówię, pójdę, spróbuję, zobaczę, czy mówicie prawdę. Ta prawdziwość jest dzisiaj też niezwykle, niezwykle ważna i niezwykle istotna. I przyznam szczerze, że przez te 5 lat i teraz przez ten rok pracy mojej już na uczelni nie zawiodłem się i wiem, że to jest miejsce, które jest naprawdę bardzo wartościowe i które wniosło bardzo wiele do mojego życia. Zresztą no, cały czas jestem z tym miejscem związany. Jeszcze pan pewnie się będzie kształcił, jak pan chce zostać na uczelni. Tak, jestem teraz w trakcie robienia doktoratu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika z ekonomii. Dziękuję. To może tylko po absolwentach, pani Magdaleno. Może nie każdy słuchał nas o 18.15, bo to też wtedy program w Radiu Maria. Pani przygoda z naszą uczelnią? Moja przygoda to rzeczywiście była przygoda niesamowita. Dzięki temu, że troszeczkę w moim życiu było zmian, pojawił się czas, a zawsze chciałam jakieś studia podjąć. No niestety nie było mi dane czegoś dłuższego, więc choćby te studia podyplomowe. No i na tym roku właśnie taka okazja się nadarzyła. Splot różnych fajnych okoliczności sprawił, że zapisałam się
wybrałam kierunek, który jakoś najbardziej był dla mnie takim, który nie dosyć, że będzie dla mnie takim rozwojowym, to jeszcze będę mogła innym też troszeczkę pomóc, ponieważ pracuję z młodzieżą, pracujemy ze słowem, dlatego to jest tak istotne. Sami tworzymy scenariusze, piszemy przedstawienia, teksty, happeningi, organizujemy warsztaty. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób się też wypowiadamy, jak tym głosem operujemy, co chcemy przekazać i jak chcemy przekazać, żeby rzeczywiście to dotarło. Stąd wybór studiów retoryka i komunikacja społeczna. Uważam, że to był bardzo dobry wybór. Tak, no jednak budujemy te relacje, prawda, nie tylko przez SMS-a, przez portale społecznościowe, ale jednak ta komunikacja z drugim żywym człowiekiem, tego uczymy się. Ja mogę być raz trudny dla ciebie, ty dla mnie, ale jednak bez siebie nie damy rady. Ale też właśnie zarażenie młodego człowieka tym słowem, ponieważ później oni też zarażają swoich rówieśników. I to jest coś niesamowitego, jak słowo rzeczywiście działa. I ma to wzięcie młodych? Tak, ma to wzięcie. Ja z mojego doświadczenia, z tego, co zrobiliśmy, co udało nam się zrobić, rzeczywiście ma to wzięcie, daje efekty. Nie dalej jak dzisiaj, jadąc tutaj do Torunia, spotkałam w pociągu moją absolwentkę, z którą wspominałyśmy gdzieś tam czasy naszej współpracy. I ta tęsknota za tymi spotkaniami właśnie, za tym słowem, za rozmowami, za tym, co tworzyliśmy i to, co później to daje, nie? Także to żyje jeszcze. To się skończyło jakiś czas temu, ale nadal żyje. Więc wydaje mi się, że to ma sens. Dziękuję. Panie doktorze, pana przygoda z uczelnią to dopiero pierwszy rok. Jak pan ocenia ten rok? A może jak to się stało, że pan trafił pod dach czy w mury Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu? Moja ocena jakby i też moje doświadczenie związane z uczelnią zaczęła się właśnie od też takiego pobytu na uczelni, też zobaczenia, jak ona wygląda i tak jakoś kwestia moich badań naukowych, obszaru moich zainteresowań, bo związana jest z etosem, etyką służby zagranicznej, jakoś gdzieś wpasowała się idealnie w charakter też samej uczelni, która gdzieś w tym kierunku, myślę, idzie w swoich takich fundamentach. Natomiast jeśli chodzi o ten już rok doświadczenia mojej pracy dydaktycznej, to tak jak już mówiłem, w trakcie programu tutaj w telewizji Trwam, no jest jak najbardziej pozytywna. Pozytywna z wielu aspektów, przede wszystkim takich, które gdzieś pokazują pewną wyjątkowość tej uczelni, pewną taką aurę, która jest właśnie w uczelni między studentami, przede wszystkim pewnej takiej wspólnotowości. Myślę, że w dzisiejszym świecie kwestia wspólnotowości jest bardzo ważna. Dzisiaj często młody człowiek gdzieś ucieka w taki swój świat, w świat wirtualny i to jest dość duży taki problem, który później się przekłada na bycie takim autentycznym. I tutaj jest dość duża rola, przede wszystkim myślę też domu, rodziny, która pewnej też wspólnotowości, przede wszystkim tak jak święty Jan Paweł II mówił, że rodzina jest tą podstawową komórką społeczeństwa i tutaj ta rodzina powinna dać te fundamenty młodemu człowiekowi do funkcjonowania w życiu dorosłym. Niestety dzisiaj zauważamy dość taki poważny kryzys, kryzys wielu młodych ludzi, którzy nie potrafią żyć we wspólnocie. I to jest dość duży taki problem i dość duże wyzwanie dla osób, które gdzieś tym osobom pomagają wzrastać, pomagają te osoby jakoś wychowywać i tutaj myślę też duża rola jest dla nauczycieli na tym poziomie szkół podstawowych, szkół średnich, ale także wykładowców. I w mojej ocenie, ja też mam taki system dość zachodni, jeśli chodzi o relacje ze studentami, żeby nie być tylko dla studentów wykładowcą, ale przede wszystkim, żeby być partnerem. Iść ze studentem i go prowadzić, pokazywać mu pewne rzeczy, pokazywać mu, jak dochodzić do wiedzy, jak dojrzewać, jak zdobywać to doświadczenie, które on później może wykorzystać w swoim i to życiu zawodowym, i życiu prywatnym. Także myślę, że dość dużym problemem dzisiaj niestety jest taka dość izolacja, pewien indywidualizm
i brak pewnej autentyczności. Dzisiaj wiele młodych ludzi chce naśladować innych, chce mieć jakieś idoli. Nie potrafi jakby odnaleźć w sobie pewnej takiej przestrzeni, gdzie mogą siebie wyrazić, tak, w tym właśnie jak najlepszym wizerunku. I tak jak już też mówiłem w trakcie programu telewizyjnego, w mojej ocenie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jak najbardziej daje możliwości i instrumenty, narzędzia do tego, żeby ten młody człowiek mógł się później odnaleźć, mógł odnaleźć siebie, być po prostu autentycznym, wyrażać siebie takim, jakim jest. No właśnie, wiedza i wizerunek, studia to czas, kiedy zdobywamy wiedzę, kształtujemy się, odkrywamy tak swoje talenty, bo też idziemy po jakiś zawód, kształcimy się, no ale zawsze chcemy być sobą, studiujemy, ktoś nas prowadzi, tak jak wspominaliśmy, mamy mistrzów, nawet Państwo jesteście zachwyceni tymi, którzy kiedyś w Waszym życiu wiele dla Was znaczyli, ktoś Wam powiedział, no podjąłeś studia i teraz spróbuj w tym kierunku, bo tak myślę, jest ktoś, kto podpowie, kto mnie widzi, obserwuje, widzi jak ja sobie radzę z danymi przedmiotami. Gdybyśmy o tym też potrafili powiedzieć, czy powiedzieli teraz, jak Państwo to widzicie, jak to jest też realizowane z Waszego doświadczenia, czy wykładowcy, czy już absolwenta. Myślę, że takie głosy może też się pojawią naszych słuchaczy, którzy mieli kontakt z uczelnią, bo właśnie czy są wykładowcami, czy absolwentami, gdzieś już pracują, założyli rodzinę, bo tak też jest, no nawet nasi ludzie, którzy pracują w radiu, pracują w telewizji, w uczelni, no to przecież niejednokrotnie już czwórkę nawet dzieci, czy piątkę mają, a tak niedawno kończyli uczelnie, zarabiają na siebie. No, są myślę też i wzorem dla swoich dzieci, które też za chwilę pomyślą o tym, co zrobić ze sobą. Jeżeli chodzi o moje takie doświadczenie tutaj, tego co wspominaliśmy o wykładowcach, wychowawcach, mistrzach, to osoba, która jest wychowawcą, bo wykładowca w mojej ocenie też w dużym stopniu jest wychowawcą, tak? Bo młodzi ludzie patrzą na to, jak, mimo że ja sam jeszcze jestem młody, tak, ja się wielu rzeczy uczę też od studentów. To nie tylko jest to, że ja wchodzę na salę wykładową, prowadzę ćwiczenia ze studentami, tylko ja im przekazuję wiedzę. Oni naprawdę reagują w taki, a nie inny sposób, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację, tak. Bardzo dużo rzeczy przez ten rok ja się nauczyłem też od nich, tak, w jaki sposób prowadzić zajęcia, w jaki sposób realizować program, w jaki sposób prowadzić też i no, w jaki sposób własne życie, tak? Czego teraz młodzi ludzie oczekują od tego drugiego człowieka? Czyli pokaże, jak żyjesz, jaki jesteś też. Tak, no, my lubimy pociągane, wyciągają nas ci ludzie, tutaj pan doktor wspomniał o idolach, takich, którzy prowadzą nas za rękę. I ja zawsze takich wykładowców, takich wychowawców ceniłem sobie bardzo. Osoby, które potrafiły właśnie to, co ojciec wspomniał, powiedzieć, to jest dobry kierunek twojej drogi, podążaj za tą drogą, tak? W tym jesteś dobry, tutaj powinieneś jeszcze jakieś rzeczy poprawić, jakieś rzeczy uzupełnić. I takich wykładowców, takich wychowawców myślę, że zapamiętujemy bardzo długo, ale to nie tylko dotyczy osób świeckich, tak? To też dotyczy księży, to też dotyczy katechetów, z którymi się spotykaliśmy. Nie tylko na wyższych uczelniach, ale też myślę od początku całego mojego życia i kształcenia, zarówno od rodziców począwszy, a teraz na tych osobach, które są moimi przełożonymi, którzy potrafią właśnie powiedzieć, to jest dobra droga, tutaj robisz to dobrze, tutaj popełniasz błędy i ja to bardzo cenię. Takie jest moje doświadczenie, że zawsze ci ludzie zostają nam najbardziej w pamięci, najbardziej gdzieś w sercu się zapisują, którzy potrafili wskazać nam taką pewną drogę. Ja myślę też, że dzisiaj bardzo ważne jest, żeby też umieć słuchać młodego człowieka. Przede wszystkim okazywać mu zainteresowanie tym, co on mówi, tym, co on chce powiedzieć, tym w taki sposób, w jaki on chce to przekazać. Oczywiście to się widzi na przestrzeni lat. Od pierwszego roku może nie jest to bardzo profesjonalne. Ten głos, ten styl mówienia nie jest taki, jaki na przykład na piątym roku. Natomiast ważne jest to, żeby dać do zrozumienia temu młodemu człowiekowi, że się go słucha. I to jest dla niego bardzo ważne. Samo to poczucie, że się go słucha, że zwraca się uwagę na to, co on chce powiedzieć, na tą jego argumentację, wypowiadanie myśli i tak dalej, temu młodemu człowiekowi daje taki impuls do i takie skrzydła do dalszego.
dalszego rozwoju. I myślę, że to jest bardzo ważne i to też tutaj w tym moim doświadczeniu dydaktycznym zauważam, tak? I to jest przede wszystkim bardzo ważne. I przede wszystkim aktywne słuchanie. Słuchanie ze zrozumieniem, słuchanie tak, żeby też ten student miał wrażenie, że nie tylko my mu przekazujemy pewne treści, nie tylko my mu wskazujemy pewne elementy, ale także właśnie bierzemy to pod uwagę. I to, co słusznie tutaj pan Mateusz zwrócił uwagę, że to nie jest też tak, że tylko my przekazujemy wiedzę i też studentów czegoś uczymy, ale my także się uczymy pewnych ciekawych elementów, pewnych sposobów komunikacji, a nawet często spotykamy i odkrywamy różne bariery komunikacyjne, bo to jest młode pokolenie, ono ma swój język, ono się wyraża poprzez mowę ciała, poprzez gestykulację, poprzez inne elementy, które już temu starszemu pokoleniu nie są znane. I myślę, że taka współpraca obopólna jest jak najbardziej tutaj korzystna dla obu stron i to jest cenne nie tylko dla studentów, ale także dla osób, które gdzieś te zajęcia prowadzą i to powoduje, że dzięki temu ta komunikacja może się rozwijać i może być jeszcze bardziej profesjonalna i na tym najwyższym właśnie poziomie. Pani Magdalena. Jeszcze może dopowiem. Wydaje mi się, że młodzi ludzie potrzebują też właśnie autorytetów, tych mistrzów. Kiedyś w jednym z wywiadów ojciec Augustyn Pelanowski zaznaczył, że im bardziej czegoś w świecie brakuje, tym bardziej jest to jeszcze pożądane, że jest wręcz drogocenne. I takie mam wrażenie, że my żyjemy teraz w takim świecie, gdzie brakuje tych autorytetów, brakuje tych mistrzów i właśnie wykładowcy, wychowawcy też mogą stawać się takimi autorytetami, takimi mistrzami, bo młodzi tego oczekują. Nawet jeśli czasami mijamy się gdzieś tam w tej komunikacji, bo młodzi komunikują się może troszeczkę inaczej, to mimo wszystko ja przynajmniej z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że oni oczekują i wyszukują takich autorytetów i właśnie za takimi osobami też będą podążać. A dla pani? Pani już, tak powiem, ma pani doświadczenie, wybrała się pani na studia, by coś poszerzyć, może uzupełnić, a może gdzieś jeszcze rozwinąć jakiś swój talent, też potrzebujemy. Znaczy ja też rozwinęłam troszeczkę skrzydła i powiem. Mówią źle. Każdy w jakiś sposób charakterystyczny mój źle. Teraz sparafrazuję, bo nie powiem dokładnie. Proszę Państwa, nie nauczą nigdzie. Każda z nas rodzi się ze skrzydła, ale żebyśmy nie dopuściły do takiej sytuacji, żeby nie zatrzymywać takiego wzrostu, że te skrzydła jednak mogą wyrosnąć, więc ja sobie pozwoliłam w tym roku, żeby takie małe skrzydełka też mi wyrosły, a mianowicie te studiowanie tutaj na uczelni, no to jak się do dziecka mówi w poszukiwaniu właśnie też czegoś, czego uważam, że brakuje obecnie, a mianowicie takiego pierwiastka prawdziwej kobiety, kobiecości. Mianowicie. Tak wspomnieliśmy o pani pracy. Tak, to a propos właśnie mojej. Wizerunek kobiety, kobiecości. Tak, ja tutaj połączyłam jakby. Kobiecości, stroje, ubiór, sukienki, właśnie z tym wizerunkiem kobiecości, bo to się troszeczkę zatraca. Faktem jest, że nie strój tutaj czyni człowieka i tak dalej, ale to on też nas trochę wyraża. Moja kochana Maria, ja najpierw zaczęłam troszeczkę zmieniać się od wewnątrz i tutaj Maryja, Święty Józef, ale też właśnie takie poszerzanie swoich horyzontów, rozwijanie się, relacje z innymi ludźmi, właśnie autorytety, mistrzowie. Oni tutaj sprawili, że od środka to wszystko szło od serca, ale brakowało mi jeszcze czegoś. I właśnie ten ubiór, ta kobiecość właśnie wyrażona w ubiorze jakby dopełniła tego, ale wiem też, że niektórzy zaczynają od drugiej strony. Najpierw założą sukienkę, pięknie się ubiorą, skromnie i pięknie, bo to o to chodzi, o tą elegancję. I wtedy też się coś przełamuje i zaczynają dostrzegać, że ta kobiecość to jest coś więcej. Kult kobiety i Żyda, chorób i czymś to zaowocowało? I Żyda, chorób mamy rok
studiów. Duch dotykalny, tak. Mamy jakąś pracę, czyli jakiś egzamin. Pierwszy, w związku, kult, właśnie w związku z przygotowywaniem się do tej pracy, syna, do obrony, stworzyłam taką podstronkę, na której zamieszczałam swoje projekty, bo też sobie tworzyłam swoje projekty sukienek, to czym się interesuje, jeżeli chodzi o kobiecość. A to przecież to widać. Dawałam też możliwość wypowiadania się innym, ale to, co też chyba było najbardziej trafione, to to, że ta strona pozwoliła na spotkanie z innymi dziewczynami, z innymi kobietami, na robienie sesji zdjęciowych w strojach, w sukienkach, w tych skromnych, eleganckich. Później do dyskusji przy kawie, herbacie. Jakby to zainteresowanie, jak tą kobiecość można wyrażać, rozwinęła się dalej. Dziewczyny zaczęły też myśleć o tym właśnie, co jest istotne, co jest ważne w tej kobiecości. Troszeczkę się zaraziły tym. Teraz myślę już o takiej jesiennej spotkaniu, o jesiennej sesji. Chcemy też włączyć w to panów, żeby to nie było tak, że tylko panie, ale właśnie, żeby ta męskość też tutaj zaistniała, nie tylko w tym stroju, ale potem też w tej wspólnej dyskusji, w rozmowach. Myślę, że to też jest taki obszar, który jest ważny w tworzeniu naszego wizerunku, żeby to, co piękne jest w sercu w nas, też było piękne na zewnątrz, żeby... Bo my teraz mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie trochę pełniejności, że ten strój, ten nasz styl bycia jest właśnie taki nijaki, byle jaki. Globalizacja też się w znaki, jak gdyby wszystko jest nam narzucane i nie czujemy się. Taki seks też wszystko. No, dlatego uważam, że to jest dobry obszar do takiej pracy nad sobą, nad tworzeniem tego wizerunku. Żeby też młodzi ludzie zaczęli też właśnie na to inaczej patrzeć, bo ja też pracując w szkole też widzę, co się dzieje. Więc mam wrażenie, że teraz też to też jest dla mnie też takie kolejne zadanie, żeby też zarazić ich taką prawdziwą kobiecością, męskością jeszcze w innych wymiarach. Pani studiowała kolegów chociaż przez rok. Kolegów, koleżanki, których w ogóle serdecznie pozdrawiam. Oni po prostu cudowna grupa. Piękne relacje w ogóle. W ciągu nawet tego jednego roku no pewnie też nawiązują. Różne zainteresowania, różne prace. Czy wspomniałaby pani kogoś? Może się nie pogniewają. No mam nadzieję, że nie. To znaczy różne tutaj zawody i prawnicze, i medyczne, policyjne, które przekształciły się w polityczne, tu Pawła, i wojskowe. Także tutaj naprawdę taki szeroki artystyczny u Jana, ale też nauczycielski u Renatki, więc po prostu sporo tutaj, taki cały wachlarz. A myślę, że też to, co nas łączyło, to właśnie chęć pracy nad słowem, nad budowaniem kontaktu, relacji i chyba właśnie w tej komunikacji, w tej relacji. Tutaj chyba się najbardziej spotykaliśmy i dzięki temu, że właśnie taka fajna atmosfera, gdzie możemy być po prostu prawdziwi, gdzie ta wiara i intelekt się łączą, przenikają. To jest właśnie taki dobry fundament, żeby dalej też pracować nad sobą, dalej się rozwijać. Panie doktorze, młodzi ludzie się kształcą, wiedza, zdobywanie wiedzy. Pan też ma takie doświadczenie, bo i tak na studiach jest i można powiedzieć ten pierwszy stopień, licencjat, później studia magisterskie, ale też podyplomowe, czy różnego rodzaju. Wspominaliśmy o tych szkoleniach dla sędziów, prokuratorów. Z pewnością do każdego środowiska inaczej się mówi. Teraz w kontekście naszej uczelni, tego, co ona proponuje, chociażby przez takie konkretne wykłady, jakie
jakie pan ma. O Santa. Ja myślę, że to, co uczelnia proponuje, jest to taki dość bardzo szeroki zakres pewnych takich kompetencji i pewnej takiej nawet wiedzy teoretycznej. Tutaj odnosząc się do tego, co przed chwilą pani powiedziała, odnośnie tego kodeksu ubraniowego, tak? Dzisiaj się tak naprawdę widzimy. To jest, myślę, taki paradoks współczesnych czasów, że mamy dostęp do bibliotek, mamy dostęp do internetu, a często ludzie nie potrafią dostosować swojego ubioru, czy nawet dostosować swojego zachowania do określonej sytuacji. I to na przykład widać często po studentach, którzy przychodzą na zaliczenie i na egzamin. Nie tak ubrani, jak na przykład kiedyś, jak ja pamiętam za moich czasów, jak szło się na egzamin, to trzeba było być ubranym w garnitur, w krawat, elegancko, spodnie, buty. No jeśli poszło się na przykład na zaliczenie na przykład sprawa rzymskiego do znanego profesora i na przykład szło się w mundurek, chociaż takich sytuacji nie było, no to nawet nie miało się wstępu na taki egzamin. Także ja myślę dzisiaj na to się tak za bardzo nie zwraca uwagę. I na przykład ja podczas moich zajęć i tutaj jeśli chodzi o studentów pierwszego, drugiego stopnia studiów podyplomowych, czy nawet jeśli chodzi o szkolenia z prokuratorami, sędziami, właśnie przede wszystkim też zwracam uwagę na ten kodeks ubraniowy. Ale oprócz tego kodeksu ubraniowego te cztery najważniejsze style, czyli ten styl klasyczny, romantyczny, czyli te zwiewne takie piękne falbanki, ten styl neutralny, taki właśnie też styl sportowy i styl taki właśnie taki bardziej, można powiedzieć, ekstrawagancki. To mamy te takie cztery najważniejsze style, gdzie warto je sobie gdzieś zapamiętać i według nich, według tworzyć gdzieś jakiś swój wizerunek, bo to jest bardzo ważne. Natomiast kolejna rzecz, myślę, też bardzo ważna, to jest sposób funkcjonowania, sposób zachowywania się. Niestety dzisiaj też łatwo zauważyć, że i to jest na różnych uczelniach, także tutaj czasami na uczelni się zdarza dostrzec, że na przykład nie ma pewnych takich podstawowych zwrotów dziękuję, proszę, przepraszam. To jest taki, myślę, taki deficyt pewnej takiej kultury osobistej, którą też, myślę, się wynosi z domu. Oczywiście warto o tych rzeczach mówić, bo to niby są rzeczy oczywiste, ale tak naprawdę nie oczywiste dla każdego. I powtarzanie tego, zwracanie na to uwagi, tak naprawdę jest bardzo ważnym elementem w odnoszeniu wielu sukcesów w życiu, bo czasami można mieć bardzo piękną wiedzę, można być na wysokim poziomie merytorycznym, natomiast jak nie ma się tego czegoś, tego wizerunku, czy dołąd, tego proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia, nawet po to przysłowie staropolskie, które mówi, jak cię wiedzą, tak cię piszą. Na to też powinniśmy zwracać uwagę, czy na przykład jak idziemy do kościoła, to powinniśmy też być na przykład w kościele stosownie ubrani, tak jak idziemy do teatru, do kina i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeśli chodzi o tutaj wyższą szkołę kultury społecznej i medialnej, to ona jak najbardziej na to zwraca uwagę. Wszyscy gdzieś są jakoś na to uwrażliwieni i myślę, że gdzieś też tutaj zwracają też uwagę na kwestię właśnie tego ubioru, sposobu zachowania się. I to, co właśnie mówiłem, jeśli chodzi o prokuratorów czy sędziów, oni są pod takim wrażeniem tego mówienia, dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór, jak się na przykład idzie korytarzem, wychodzi się na zewnątrz uczelni, czyli też to pokazuje i jakby potwierdza, że to nie jest dzisiaj jakimś standardem, tak? Jeżeli są takie opinie i taki jest rozumiem, że wszystko się zmienia, są inne czasy, tak? Więc co jest istotne, bo mówimy o relacjach, komunikacji, o tej wiedzy, którą zdobywamy, o tym wizerunku, też staramy się wypracować, bo my też chcielibyśmy być nie jakąś tam magną taką, też chcielibyśmy znaczyć, bo myślę, że też ku tym wyżynom chcielibyśmy tak nastrajać młodych, ale przede wszystkim uczyć też do tego, żeby oni pragnęli takich wyżyn, wielce ci myśliciele mówili, żeby apel ukształtowania człowieka, tak, że tylu ludzi na człowieka brakuje. I myślę, że to w każdym zawodzie, gdzieś zawsze, nawet gdzieś następuje jakieś pęknięcie w społeczeństwie, tutaj widzimy, to ci nie dorastają, ci też zachowują się tak, a nie inaczej. Mówimy o lekarzach, mówimy się sędziowie, prokuratorzy, na takich ludzi się też zwraca uwagę, jakimi oni są ludźmi.
teraz to, co powiedziałem, wszystko się zmienia, inne czasy. Co jest istotne, czy rzeczywiście nasza uczelnia w tym pomaga, czy to oni odkrywają też, że jest szansa dla nich i na wiedzę, i na zdobycie tego, co najważniejsze, co pomoże im i w relacji z drugim człowiekiem w komunikacji, ale przede wszystkim w życiu, przeżyciu. W mojej ocenie zdecydowanie tak, dlatego że program studiów jest tak, myślę, ułożony, że on daje to możliwość, daje zdobycia pewnych narzędzi, pewnych instrumentów, które młodemu człowiekowi to ułatwiają. Tylko to jest też z kolei kolejna kwestia, czy młody człowiek będzie chciał to wykorzystać w swoim życiu. Tak, on ma zasób wiedzy, ma pewne kwestie, które może wykorzystać i to warsztatowe, takie praktyczne. Natomiast pytanie, czy to wykorzysta, czy nie, no to już jest kwestia jakiejś jego wolności autonomicznej, decyzji, którą on podejmuje. Natomiast patrząc oczywiście i obserwując młodych ludzi, którzy gdzieś wychodzą z uczelni, czy młodych ludzi, którzy gdzieś kończą zajęcia właśnie z zakresu autoprezentacji i tak dalej, łatwo można dostrzec, że starają się gdzieś te pewne wskazówki wykorzystywać w swoim życiu. Ale to, co jest też bardzo ważne, to ma być dopasowane do nich. Oni mają siebie wyrazić i tak naprawdę oni mają być autentyczni w tym, co robią. Czyli nie robić oni czegoś sztucznie, nie naśladować kogoś sztucznie, tylko być tak naprawdę sobą. Znaleźć swoją przestrzeń, znaleźć to, co w nich jest takiego najpiękniejszego i w ten sposób właśnie się wyrażać. Ale oczywiście w zgodzie z tymi takimi podstawowymi zasadami, które w mojej ocenie, myślę, są bardzo ważne, czy to od kwestii ubioru, po kwestii zachowania się i w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie. A myślę, że takim dobrym momentem, który gdzieś pomaga tutaj studentom WSK SIM, jest właśnie ta wspólnotowość, o której też żeśmy dużo mówili. Czyli tą wspólnotę najpierw wynosi się z domu, później tą wspólnotę człowiek doświadcza w szkole podstawowej, w szkole średniej, na studiach. I tutaj jeśli chodzi o WSK SIM, to jak najbardziej ona daje tą taką możliwość tej wspólnotowości i uczenia się wzajemnie. Weryfikuję to autentyczność, bo jasne, uczelnia daje narzędzia, uczelnia daje wspaniałych mistrzów, niemniej jednak to, na ile ty będziesz autentyczny, zależy tylko od ciebie. To nawet w komunikacji, w formułowaniu celów komunikacyjnych istnieją takie zasady, które mówią, że nie powinniśmy robić rzeczy, które są sprzeczne, tak, z naszym myśleniem, z naszymi poglądami i tak dalej. Łatwo wyczuć człowieka, który nie jest człowiekiem autentycznym, bo fajnie, jeżeli ty potrafisz zachować się w taki, a nie sposób, kiedy widzą cię ludzie. Ale jesteś innym człowiekiem, kiedy ci ludzie się odwracają. Kiedy ci ludzie już na ciebie nie patrzą, ty zupełnie stajesz się zupełnie kimś innym wtedy. I wtedy brakuje tej autentyczności w tym człowieku. I tu się pojawia największy, myślę, problem, że nawet wśród mistrzów, wśród wykładowców, wśród polityków bardzo często się to zdarza. Nie polityków, tylko polityków. Dlaczego nie umiemy mówić po polsku? Dzisiaj staje bardzo dużo agencji wywiadowych ludzi. Teraz zbliżają się wybory, prawda? Jest masa ludzi, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie, kreowanie wizerunku. Nie umiemy dobrze mówić. Bez tej maski kreowania wizerunku, jaki narzucają my na niego nie potrafimy. Będzie faktycznie nie umiemy poprawnie jeżeli powiedzieć. Tak, jeżeli jest on autentyczny, będzie to mówił. Natomiast jeżeli ten człowiek przestaje być autentyczny, proszę pan, wydaje mi się, że nie będzie miał prawa, tak, nawet, no nawet człowiek, który zna prawdę, tak, który umie poznać prawdę, wychwyci manipulację dzisiaj. I to nawet najlepsza agencja PR-owa nie będzie w stanie ukryć pewnego rodzaju kłamstwa, prawdziwość, naturalność. Autentyczność przede wszystkim. Warto zauważyć bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o samą autoprezentację, że tak naprawdę najważniejszym składnikiem autoprezentacji jest właśnie ta autentyczność. Jak jeżeli się autentyczny, to jest się wiarygodny. No i niestety, albo niestety, można tutaj pokazać ten obszar polityczny, gdzie tak naprawdę tutaj nam się pewne rzeczy tak